Witam Państwa serdecznie. Gościem MedExpressu jest dziś dr Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy. Pani doktor, porozmawiajmy o raku piersi. Wczesny rak piersi to jest diagnoza bardzo niejednorodna. To może oznaczać różne rzeczy, różne rokowania. Od czego zależy to, jakie rokowanie będzie dotyczyć konkretnej pacjentki z takim rozpoznaniem? Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie. Chorych na wczesnego raka piersi mamy coraz więcej i rzeczywiście podejmujemy różne decyzje terapeutyczne. Rak piersi nie jest jedną chorobą, tu jest kilka podgrup, podtypów biologicznych i w zależności od tego, z jakim podtypem mamy do czynienia, inaczej leczymy pacjentki. Najczęściej występują raki hormonozależne, czyli są to takie nowotwory, gdzie występują na komórkach nowotworowych, jest ekspresja receptorów hormonalnych. I taka grupa pań stanowi największą grupę naszych pacjentek. Na przykład u tych chorych często sięgamy po hormonoterapię. Dwa pozostałe podtypy to są raki na przykład HER2 dodatnie i tam stosujemy często terapie celowane właśnie na ten receptor HER2. No i trzecia, najrzadziej spotykana podgrupa są to raki potrójnie ujemne, tam często chemioterapia. Więc tak jak mówię, każdy podtyp rządzi się swoimi prawami. Natomiast to, co dla nas oprócz tych podtypów jest kluczowe, to jest miejscowe zaawansowanie, czyli wielkość guza pierwotnego oraz obecność przerzutów w węzłach chłonnych. To są dwie najważniejsze cechy. Wspomniała pani doktor o raku hormonozależnym. Z tego co wiemy, rzeczywiście jest to najczęściej diagnozowany rak piersi, wczesny rak hormonozależny w Polsce. Proszę nam przybliżyć troszeczkę, jak ten podtyp jest obecnie leczony. W przypadku raków hormonozależnych i pań, które do nas przychodzą, to są około 3/4 wszystkich naszych pacjentek, czyli naprawdę duża grupa kobiet, bo tak jak mówię, każdego roku rozpoznaje się coraz więcej raków piersi, ponad 20 tysięcy, więc pań chorujących na ten podtyp jest naprawdę dużo. I tutaj podstawą leczenia, oprócz leczenia miejscowego, jest hormonoterapia. Natomiast jest też taka grupa pań, które mają duże ryzyko nawrotu choroby. Są to przede wszystkim pacjentki, które mają duże guzy, są obecne przerzutowe węzły chłonne i tutaj na pewno jeszcze dobrych kilka lat temu jedyną opcją leczenia była dodatkowo chemioterapia. Więc to na pewno są pacjentki, które wymagają zastosowania oprócz hormonoterapii właśnie bardziej agresywnej terapii, chemioterapii. Natomiast w ostatnim czasie, to co jest pewną nowością, zarejestrowano terapię, która jeszcze bardziej poprawia rokowanie tych pań, bo niestety im większe ryzyko nawrotu, no to wtedy tych niepowodzeń naszych będzie trochę więcej. Te nawroty występują i po kilku latach, i po kilku nawet miesiącach, ale nawet po 20 latach. Więc w przypadku raka piersi, zwłaszcza hormonozależnego, nie można jasno powiedzieć, że na pewno choroba nie wróci. Więc tak jak mówiłam, te nowoczesne metody leczenia, mamy nadzieję, że pozwolą nam na zmniejszenie, ograniczenie nawrotu choroby u tych pacjentek. Największe ryzyko nawrotu statystycznie występuje w pierwszych 2 latach od rozpoznania i dotyczy, według danych, które tutaj mam przed sobą, nawet 30% pacjentek z wczesnym rakiem piersi hormonozależnym i HER2 ujemnym. Proszę nam powiedzieć, u tych chorych, u których doszło do nawrotu, do przerzutów odległych, czyli u tych, które mają już zaawansowanego raka piersi, na czym w tej grupie polega przełom w terapii i co ten przełom obecnie oznacza dla pacjentek HER2 ujemnych i dla pacjentek HER2 dodatnich, mówiąc nieładnie. Te nawroty, tak jak mówiłam, mogą być na każdym etapie i mogą to być szybkie nawroty, jak również i te po bardzo długim czasie. Jeśli chodzi o raka hormonozależnego, to tutaj naprawdę na bardzo różnym etapie nasze pacjentki niestety przychodzą i z rozpoznaniem choroby przerzutowej. W leczeniu takich pań w przypadku przerzutów odległych stosujemy przede wszystkim hormonoterapię z terapią celowaną, są to inhibitory CDK4-6 i mamy to szczęście, że od kilku lat mamy program lekowy, więc takie leki jak najbardziej są dostępne dla naszych pacjentek. Są to leki tabletkowe, co jest niesłychanie wygodne dla naszych pań, które tak naprawdę mogą długi czas normalnie funkcjonować, pracować, prowadzić takie dotychczasowe tak naprawdę życie. Więc są to leki, które na pewno były pewną rewolucją w leczeniu chorych na przerzutowego hormonozależnego raka piersi. Natomiast jeżeli myślimy o innych podtypach, to tam rzeczywiście w raku na przykład HER2 dodatnim, to jest jednak ciągła blokada receptora HER2, to są nowoczesne terapie, czy przeciwciała monoklonalne, czy koniugaty, więc tutaj ten postęp cały czas się dokonuje.
A jaka jest obecnie najbardziej oczekiwana terapia w ogóle w raku piersi w Polsce? Na co czekają lekarze i pacjenci? Czekamy na wiele. I to jest też to, że naprawdę ostatnich, jak ja obserwuję, 2-3 lata, to są takie naprawdę duże przełomy. I bym powiedziała, że w każdym biologicznym podtypie jest lek, na który ja naprawdę gorąco czekam. W przypadku raków hormonozależnych to jest na pewno zaopiekowanie się pacjentkami na wczesnym etapie. I właśnie to, co rozmawiamy o tym, o tych pacjentkach z dużym ryzykiem nawrotu choroby, to możliwość dołączenia u nich właśnie inhibitora CDK4-6 już na wczesnym etapie. Czyli to jest taka terapia, która też w przypadku rozsiewu bardzo dobrze działa. Natomiast jeżeli te leki stosuje się w leczeniu uzupełniającym we wczesnym raku piersi, mamy na to dane, że rzeczywiście ta terapia zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. W przypadku raków HER2 dodatnich, no to myślę tutaj na pewno mocno oczekiwany jest trastuzumab deruxtecan. Jest to nowoczesny koniugat, który bardzo ma fajne wyniki, bardzo obiecujące, gdzie dawno nie widzieliśmy takich wyników i takiego postępu w leczeniu tej grupy pacjentek. Natomiast potrójnie ujemny rak piersi to jest zupełnie inna historia. I tutaj czekamy tak naprawdę i na immunoterapię, i we wczesnym raku piersi, właśnie żeby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby, jak również w chorobie przerzutowej u pacjentek w pierwszej linii leczenia do chemioterapii, którą standardowo stosujemy, u części chorych powinniśmy dołączać immunoterapię. Też pojawiają się tu koniugaty, setcumab govitecan to jest koniugat preferowany w drugiej linii leczenia, więc tych takich leków naprawdę nowoczesnych, które znamiennie poprawiają rokowanie naszych pacjentek. Jest kilka, na które na pewno bardzo, bardzo czekamy. Bardzo dziękuję pani doktor. Naszym gościem była dr Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję.